Dzień dobry wszystkim pasjonatom SketchUp firmy Google. Dzisiaj chciałbym mówić o narzędziu Rectangle. Tak jak tu widzicie. Wyłączę. Jeszcze raz to co chciałem tutaj. To jest taki kwadrat pocięty. I pokażę wam, jak to zrobić. R jest skrót, ewentualnie z linii. Lewy przycisk, przeciągamy. Możemy przeciągać w tą. Widzicie, do zielonego. Mamy kwadrat. Spacją wyłączamy. R włączamy, spacja R, spacja R, spacja. OK. Tyle to z kwadratem. Możemy R nacisnąć, wycinać jak tam potrzebujemy. Spacją wyłączam. Możemy delete. Mamy warstwę jakąś tu chcemy. Ewentualnie możemy zobaczyć, to jest pozycja. Tak jak widzicie, move the camera, the top, przód, tak? Tu mamy warstwy, face'y możemy sobie tutaj ustawiać. Kolory face'ów. Więc wtedy będziemy wiedzieli, jak są. Możemy sobie rewers zrobić. OK. To tyle. Jeśli byście chcieli przypisać warstwę, która by miałaby znikać, w zależności czy mam potrzebę poglądu, czy nie, tak jak tutaj. Widzicie? Layers 1 znika. Grupy nie zrobiłem, dlatego mi znika. Kiedy zrobię grupę, make group, jest przypisane do jedynki, to znika mi całość. OK, to pozdrawiam i zapraszam do oglądania tematu o następnym narzędziu. To będzie niespodzianka. Pozdrawiam.